Oczywiście proszę was o gromkie brawa. Przywitajcie wielkimi, ale to wielkimi brawami. Jeszcze większe, większe, większe. Pani Janino, zapraszam. Szanowni państwo, pani Janina Radowska. Damian, oddaję ci tutaj. Słuchajcie, dajcie znać, że jesteście, bo pani Janina nie wierzyła, że ktokolwiek zostanie po sabatonie jeszcze. Dajcie znać, że jesteście. Nie wierzyła. Dzięki, że jesteście. Dzięki, że jesteście. Proszę bardzo. Pani Janino, najbardziej pocieszające w tym wszystkim jest to, że to pani jest gwiazdą, a Sabaton i generał Skrzypczak byli supportem. Tak? No proszę. To rzeczywiście mieć taki support, to cudownie. W życiu chyba nie miałam, nie? Słuchajcie, w związku z tym, że rozmowa z grupą Sabaton i z generałem troszkę się przedłużyła, to spotkanie z panią Janiną będzie nieco krótsze, gdyż... No... Pogoda jest piękna, pogoda jest piękna, słuchajcie. Nie można siedzieć ciągle w namiocie. Lecimy w takim razie. Tak czy inaczej, pani Janino, przed nami jakaś godzina, wytrzyma pani? Tak, tak, nie, ja jestem wytrzymała. Ale bez papierosa. A, postaram się. Ale więcej niż Maria Czubaszek pani nie pali. No ja tak jakoś nie urządzam wyścigów, kto więcej wypali papierosów, ale palę sporo. Ona mówiła w jednym z wywiadów, że wykopca 3 paczki dziennie. Nie, to nie jestem w stanie. Trudno, jestem w czymś gorsza. Pani Janino, dziennikarze bardzo często powtarzają, że zaczęli palić, dlatego że ten zawód jest cholernie stresujący. Tak było także w pani przypadku? Nie. Zupełnie inaczej. Znaczy ja bardzo długo nie paliłam. Ja jeszcze na studiach nie paliłam, ale ja po prostu pochodzę z takich czasów, kiedy była moda na palenie, kiedy palili wszyscy i palili w szkole średniej. Ja w szkole średniej nie paliłam. Byłam dobrą uczennicą. Nie paliłam również na studiach. Chyba gdzieś na 3 roku studiów się złamałam. No i tak już potem poszło, ale to były zupełnie inne czasy. Wtedy nikt nie walczył z nikotyną. Wprost przeciwnie. Zachęcano nas do palenia. Zresztą ja myślę, że zachęca nas się w dalszym ciągu, dlatego, bo z tego między innymi są bardzo duże wpływy podatkowe, prawda? Więc staram się wspomóc budżet państwa trochę. Tak jak większość Woodstockowiczów. W ogóle uważam, że to jest tak sporo hipokryzji w tym wszystkim. Ja rozumiem, że może to jest szkodliwe, ale jeżeli z jednej strony chce się mieć większe wpływy do budżetu, a z drugiej się zwalcza, to coś mi tutaj hipokryzją trąci. Ale wracając do tego miejsca... Tak. Wracając do tego miejsca, pani tuż za sceną przyznała, że bardzo się pani tutaj podoba. Fantastycznie. W ogóle sobie nie wyobrażałam, że to tak jest. Właściwie dopiero jadąc tutaj, jak zobaczyłam te wszystkie obozowiska, te wszystkie parkingi, to tak sobie wyobraziłam. Znaczy, po prostu nie wydawało mi się, że jest możliwa organizacja czegoś równie znakomitego i wspaniałego, bo znam to z przekazów medialnych, które są jednak w gruncie rzeczy płaskie i no, pokazują scenę, pokazują młodych ludzi, ale jak się tutaj nie jest, to się nie wie, jaki to jest klimat i jak jest fantastycznie. Także zazdroszczę wam, że ja mogłam wpaść tylko na chwilę, ale ja jeszcze po prostu dzisiaj wieczorem pracuję, jutro cały dzień. Także zazdroszczę tym wszystkim, którzy są tu dłużej, bo to jest, wyobrażam sobie, niewiarygodne przeżycie. A długo się pani zastanawiała, kiedy Jurek Owsiak do pani zadzwonił albo ktoś z Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy? No. Nad przyjęciem tego zaproszenia? Nie, nie zastanawiałam się, dlatego, bo ja uważam, że to jest wielkim zaszczytem, że zostałam tutaj zaproszona, żeby się spotkać. Ja w ogóle bardzo lubię spotkania z ludźmi, ponieważ pracuję tak oko w oko z komputerem generalnie. I każdy kontakt z ludźmi jest dla mnie szalenie, szalenie ważny. Zresztą należę też trochę do takiego pokolenia dziennikarzy, którzy jeszcze mniej siedzieli w komputerze, więcej musieli chodzić, rozmawiać, co mi pozostało do dzisiaj. Spotkanie i rozmowa jest
takim moim elementem podstawowym warsztatu pracy. No ale teraz coraz już tego mniej, dlatego, bo żyjemy w takich czasach, kiedy komputer, internet zastępuje nam żywego człowieka, także w ogóle się nie zastanawiałam momentu. Pani Janino, ale... Nawet nie wiem, czy się nie wprosiłam, tego nie byłabym pewna. Aż tak? Możliwe. Mogło tak być. Pani Janino, ale żyjemy też w takich czasach, że wielu ludzi, nie powiem, że większość, ale wielu z nas brzydzi się polityką. No, przykład chociażby, jeśli chodzi o wynik frekwencji w każdych wyborach. Mm-hmm. A w pani przypadku jest wprost przeciwnie. Dla pani polityka to wręcz fascynacja. Co w tym jest takiego? Znaczy, ja politykę lubię. Ja w ogóle będę mówiła pewno takie rzeczy, które się nie będą podobać, dlatego że ja nie należę do tych dziennikarzy, którzy uważają, że polityka jest obrzydliwa i pokazując ją, robią wszystko, żeby ją pokazywać jeszcze bardziej obrzydliwą niż jest. Czyli preferują ten typ widowiska, żeby posadzić w studiu trzech polityków o różnych poglądach i najlepiej niech oni się pokłócą, a najlepiej by było, jakby się pobili, a dziennikarz siedzi z boku. Polityka kształtuje jednak nasze życie, bez względu na to, co o niej chodzimy. I fakt, że nie chodzimy na wybory, to jest źle, dlatego, bo wybieramy takich polityków, jakich wybieramy. Gdybyśmy chodzili w większej liczbie, to może te wybory byłyby inne. A to mielibyśmy wtedy wybór, gdybyśmy chodzili, wyobraźmy mamy sobie... Mamy wybór, bo opowiadanie, że my nie mamy wyboru, jest nieprawdziwe. My mamy wybór. Tych partii jest bardzo dużo. Ciągle powstają nowe. Teraz taką stabilizację mamy od kilku lat i udajemy, Boże, ależ my jesteśmy zmęczeni. Ten PiS, ta Platforma. Niech się już wreszcie rozpadną, prawda? A potem wyborca szuka partii i nie wie, na kogo ma głosować. Ja uważam, że pewna stabilizacja jest zaletą. Na tych listach partyjnych też jest dużo ludzi. Możemy wybierać, stawiać ten X. Także... No, ponadto no, trzeba sobie zdać sprawę, że oni podejmują decyzje. No, podejmują decyzje, które kształtują nasze życie, które, nie wiem, mówią o tym, czy będzie więcej na te żłobki, czy będzie mniej, czy będą wyższe podatki, czy będą niższe podatki. No nie ma, dzisiaj nic nie ma bez polityki. No nic nie ma bez polityki. Także ja uważam, że ona jest fascynująca. A to, że te systemy demokratyczne w tej chwili przeżywają takie wstrząsy. Ja czekam, no niech się narodzi ruch oburzonych, prawda? Bardzo bym chciała, żeby on się narodził, żeby on wydał z siebie jakiejś struktury, żeby do polityki weszli nowi ludzie, bo rzeczywiście ta polska polityka jest skostniała i że jak ją znam od tego 89 roku, to wiecznie tymi rozgrywającymi są te same osoby, które znam od 89 roku. Tylko wszystko musi dojrzeć, Wszystko musi jakoś dojrzeć i mnie się podobają, no że nie wiem, że powstaje partia piratów w Niemczech, prawda? I ciekawa jestem, co z tych piratów wyjdzie. Ja bardzo boleję, że w Polsce nie ma takiego klimatu, że nie ma porządnej partii zielonych, prawda? To jest wszędzie w całej Europie, bo tyle jest wyzwań dotyczących ochrony środowiska. A u nas zieloni to jest parę osób, to są grupki ludzi, którzy nie mają zupełnie żadnego znaczenia. I albo ci ludzie są słabi, że nie potrafią pociągnąć innych, albo jeszcze, nie wiem, może nie czujemy tych zagrożeń związanych, nie wiem, z energetyką jądrową, z zatruciem środowiska, ze zmianami klimatycznymi, że tego nie ma. Także ja myślę, że jeszcze taka jest długa droga przed nami. Tak liczyłam, że może z tego ruchu ACTA coś się narodzi. Ale na razie te internetowe społeczności potrafią się skrzyknąć w sprzeciwie. Natomiast jeszcze ciągle nie potrafią wygenerować czegoś, co byłoby pozytywne na przyszłość. Bo nie będzie partii, jak nie będzie struktur. Sam internet za nas to tego nie załatwi. Także ja jestem taka pełna nadziei, że coś nowego powstanie. To może w tych młodych ludziach może. Pięknych, inteligentnych, ciekawych świata jest nadzieja, wie pani, bo wczoraj Andrzej Stajlał mówił tak. Młody człowieku, chcesz zmieniać PZPN? Wstąp do naszego związku. Krzysztof Kołowczyc mówił, chcesz zmienić
zmienić PZMOT, to też związek, wstąp do PZMOT-u. W takim razie to w takim młodzi niech wstępują do partii, zmieniają ja te partie. Ja powiedziałabym, że to jest prościej niż wstąpić do PZPN-u czy do PZMOT-u, bo rozumiem, że do tego PZMOT-u to trzeba mieć jakiś samochód, nie? Może uczestniczyć w jakichś wyścigach, mieć jakąś pozycję, czy żeby do PZPN-u, to nie wiem, ale myślę, że na razie będzie trudno. Natomiast tutaj jest wejść dosyć łatwo. Nawet w te struktury, które istnieją, bo one wbrew pozorom nie są aż tak bardzo zamknięte. A ponadto można tworzyć własne. No naprawdę my mamy tak liberalne ustawodawstwo, jeżeli idzie o tworzenie partii. Tylko najgorsza jest taka postawa odrzucenia, że mnie to nie interesuje, że mnie się to nie podoba, że ta polityka jest okropna. No to jak jest okropna, kurczę, to zrób coś, żeby to zmienić, prawda? Bo samym pisaniem i opowiadaniem o tym my tego nie zmienimy. My możemy usuwać pewne patologie jako dziennikarze. Natomiast nikt nie, no, za młodych ludzi nie zrobi tego, żeby ona się stała inna. Oni to muszą zrobić niestety sami. Bo inaczej, no to będą mieli to, co mają, no. To teraz wspomnieniowo, tak mi się wydaje, że rodzice byliby dumni, bo w tym maleńkim domu przecież się nie przelewało. Babcia spała w szafie, a jedna córka, czołowa polska dziennikarka, druga córka artysta plastyk i syn, pan reżyser. No tak, no znaczy ja należę, się śmieję, że ja tutaj jestem alternatywna wobec was, dlatego, bo ja należę do takiego pokolenia powojennego, które żyło rzeczywiście w wielkiej biedzie. Nie życzę nikomu, żeby tak było. Widok butelki z tranem stojącej na oknie prześladuje mnie pewno do dziś. Nikt z was pewno nie wie, co to znaczy jeść tran łyżką i zagryzać czerwonym, pić tran łyżką i zagryzać ciemnym chlebem. To były zupełnie inne czasy. No rzeczywiście cisnęliśmy się na tych iluś tam metrach kwadratowych w Krakowie z całą rodziną i babcia rzeczywiście stała w szafie, bo już nie było gdzie postawić łóżka, ale była nas jakaś taka wola, żeby, no żeby się przede wszystkim uczyć, no bo to była sprawa podstawowa. No dzisiaj też tak mówię, jak widzę moje koleżanki, moich kolegów, którzy przeżywają strasznie, nie wiem, matury, egzaminy wstępne na studia swoich dzieci, to tak się zastanawiam, czy moja mama w ogóle wiedziała, kiedy ja zdawałam egzamin wstępny na studia. Chyba nie. I byłaby szalenie zdziwiona, gdybym ja przyszła i powiedziała, że nie zdałam jakiegoś egzaminu. Po prostu czas był inny. To są tak nieporównywalne czasy. I tutaj dokonała się tak ogromna zmiana. Już nie wspomnę o tej zmianie, która jest po 89 roku, ale takie to moje pokolenie powojenne. To znaczy ja muszę powiedzieć, że jeszcze miałam szczęście, dlatego, bo na moją młodość to przypadło to, że zaczęto wydawać literaturę amerykańską, literaturę francuską, że oprócz filmów radzieckich zaczęły się pojawiać również jakieś inne filmy. Także no, ta moja edukacja przypadła na taki czas, kiedy po tym 56 roku, w latach 60. sporo się jednak zmieniało, ale dzisiaj to jest w ogóle cud. Po prostu cud nam się przytrafił. A mogę pozwolić sobie na pewną poufałość? Proszę bardzo. Godasz jeszcze po śląsku? Nie, nie. Nie gadam, dlatego że moja mama miała obsesję, bo myśmy mieszkali przez pewien czas w Zabrzu, że zacznę mówić po śląsku i wróciliśmy do Krakowa. I wróciliśmy, albo ja już dobrze mówiłam, bo już tak zaciągałam i mama mówi, Boże, jedyne te dzieci będą, a włóczyłam się wtedy strasznie. Dzieci będą mówić po śląsku, ale to też nie był ten Śląsk, co dzisiaj, bo to było tuż po Zabrze, to było miasto poniemieckie, opustoszałe, trochę Niemców zostało. Mieliśmy taką do pomocy kobietę, Millerowa pamiętam się nazywała, przychodziła i mówiła, pani Paradowska, pani ma małe dzieci, niech pani stąd wyjeżdża, bo jak nasi wrócą, to nie przeżyjecie. To były te klimaty. Klimaty dzisiaj zupełnie nieznane i zupełnie obce, także nie gadam po śląsku. Pani ma słabość i do paznokci. Tak. I do ciuchów. Tak. Mam jeden zielony.
Tak się zastanawiałem, czy ta słabość do ciuchów wzięła się z tych tysięcy guzików przyszywanych. Pamięta pani? No, słabość do ciuchów to mam chyba jakoś tak od początku. Nasza mama dobrze szyła i zawsze nam szyła ładne sukienki i tak mi to zostało. Mam w ogóle słabość do kupowania niestety. Powinno mi się zakazać, powinnam się zacząć leczyć. A paznokcie mam od zawsze, odkąd pamiętam, bo mam twarde i wszystkie manikierzystki lubiły moje paznokcie, więc miałam zawsze dobrze pomalowane. Ale próbuję sobie wyobrazić ręce Matki Boskiej z takimi paznokciami. Grałam kiedyś. Moje ręce grały w takim teatrze, w klubie pod Jaszczurami. Ręce zasypiającej Matki Boskiej z ołtarza Wita Stwosza. Wystawialiśmy Wita Stwosza Gałczyńskiego i tak jakoś reżyser wymyślił taki teatr rąk i rzeczywiście... A dzisiaj to nie ma co pokazywać, bo lata minęły. Ale rzeczywiście miałam dobre ręce. No i w ten oto sposób doszliśmy do tematu, no to jest... Temat, zresztą to jest tytuł pani autobiografii, no temat aktorstwo. Żałuje pani? Dzisiaj nie żałuję, bo myślę, że mogłam być marną aktorką, a jednak w dziennikarstwie tak jakoś się złożyło, bo to zawsze jest trochę szczęścia, trochę talentu, różnych przypadków, że... No, że wyrobiłam sobie taką pozycję niezłą, powiedziałabym. A w aktorstwie myślę, że byłoby trudniej. Ale za to chodzę do teatru namiętnie. Wielbię aktorów w dalszym ciągu, tak jak wielbiłam w młodości. Także tak się życie potoczyło i dobrze się potoczyło. Znaczy ja jestem w ogóle generalnie zadowolona, no to jest mój problem. No. Ale to bardziej chodziło o głos, czy o to, że mama się nie zgodziła? Nie, to mnie ciągle mówiono, że mam taki śmieszny głos, a postawę mam taką heroiny bardziej. I że w związku z tym jest we mnie pewna taka dysfunkcjonalność, jeżeli idzie o aktorstwo. Ja się nie odważyłam zdawać do szkoły aktorskiej, bo to było tam, nie wiem, 100 osób na jedno miejsce. Na polonistykę było łatwiej. Chciałam też zostać krytykiem teatralnym. I tak zostałam. Nie zostałam krytykiem teatralnym, nie zostałam aktorką, jestem dziennikarką od polityki. No więc nie, marnie skończyłam, czy dobrze, nie wiem. Ja jestem zadowolona. Pani Janino, ale Bogiem a prawdą dałaby sobie pani radę wtedy na egzaminie do krakowskiej szkoły, bo przecież są mity na temat egzaminów. Zagraj chłopie mleko, zagraj czerni. Dałaby pani sobie radę wtedy? Myślę, żebym sobie nie dała rady. Myślę, żebym sobie nie dała rady, dlatego, że mimo, że ja grałam w takich amatorskich teatrach, deklamowałam na różnych akademiach, ale ja marnie śpiewam. Ja miałam pewien problem ze słuchem, miałam niewyrobiony słuch, a to jest bardzo ważne, żeby być dobrym i wszechstronnym aktorem. Myślę, że jednak nie dałabym sobie rady, ale kto wie. Mam bratanka, który kończy w tym roku PWST w Krakowie i też kilka razy podchodził, mimo że moim zdaniem jest bardzo dobry. Ma też taki pewien typ wrażliwości potrzebny aktorowi. Ja nie wiem, czy miałam w sobie tę wrażliwość. Wydaje mi się, że też mi takiej wrażliwości trochę brakowało, ale też mu trudno było, mimo że kończy bardzo dobrze tę szkołę i ma taką dobrą opinię w tej chwili. Ale z tym głosem to bym nie przesadzał, bo na przykład Bożena Dykiel ze swojego głosu zrobiła atut przecież, no umówmy się. No mój głos też jest moim atutem w tej chwili, tak. Bo ludzie rozpoznają mnie po głosie na ulicach. Mnie się on wydawał śmieszny długo. Dlatego nigdy nie szłam do radia, bo po pierwszych takich próbach jeszcze na studiach dziennikarskich, radiowych, to mówię, Boże, przecież to jest coś okropnego. A potem zaczęłam pracować w radiu i ludziom się to zaczęło podobać, a przynajmniej rozpoznają mnie po głosie i to już jest bardzo dobrze. Ale pani mogła swego czasu pochwalić się bardzo dobrą pamięcią. Nie wiem, ile prawdy jest w tym, ale pani ponoć znała na pamięć całą Grażynę. Znałam. A pana Tadeusza? Nie znałam, ale znałam dużymi fragmentami. Kiedyś
rzeczywiście uczyłam, no bo myśląc o aktorstwie, człowiek ćwiczył pamięć. Ponadto, no ja jestem wychowana na literaturze romantycznej, jestem wychowana na Wyspiańskim, jestem wychowana na krakowskich klimatach różnych, więc to było takie naturalne, że się człowiek tego uczy. To dopiero drzewca ułożywszy w toku, zewrął się bliżej, pierś o pierś uderzy, za cóż się wyda potomnemu oku ta noc zwycięstwa i klęski rycerzy. To jest fragment z Grażyny. Ale mogę jechać dalej, proszę bardzo. Dmuchał jak zawsze wiatrami październik, jak dmuchał za kapitalizmu. Skręcały tramwaje na most przy Giserni, szyn wyślizganą krzywizną. Rzeka Newa wre pod mostem, Newą płyną statki. Zimowemu się nie ostać przed szturmem kronsztackich. To jest Majakowski. Proszę bardzo, chcecie nowy Co jeszcze może? O Boże, wielki Boże, Ty nie znasz nas Polaków, Ty nie wiesz, czym być może Straż Polska u Twych znaków. To jest Wyspiański z kolei, więc no dobrze. Możemy próbki robić dobrze. Różne. Mam próbkę. Skąd ten fragment pochodzi? Jak książkę zobaczę, czuję zaraz coś w sobie, co nie ma nazwiska, co uśmiech sprowadzając razem łzę wyciska. To ja nie wiem. Od razu mówię, że nie wiem. Flora? Pan? Geldhab, tak? No proszę. A grałam Florę w panu Geldhabie. To mnie pan zagiął. No proszę. Ale grała pani także Marię Stuart? Marię Stuart, ale nie pamiętam. Ale nie. Nie pamiętam już tekstu. Z późniejszym szefem zaspu. Z Kazimierzem Kaczorem. Kazio, tak, Kaczor grał Rycja, padał martwy na moich oczach, zamordowany, tak. Ale on wtedy już rokował, że będzie niezłym aktorem? Nie, myśmy wtedy byli aktorami, amatorami teatru w Młodzieżowym Domu Kultury w Krakowie. Aktorką pani nie została, chciała pani zostać krytykiem teatralnym, choć, ale tak się zastanawiam, mama mówiła, że to aktorstwo to jest niepewny zawód, a krytyk teatralny wtedy to był zawód pewny? Nie, ja kochałam teatr po prostu, no i tak, ponieważ nie zostałam aktorką, no to szukałam takich okolic, no i z tego się zrobiło dziennikarstwo. Ale nauczycielką też pani chciała przez moment nie, być? Nie, nauczycielką w życiu. Ale byłam raz na praktykach jako studentka polonistyki w liceum w Sanoku i stwierdziłam, że to jest potwornie trudny zawód, to jest potwornie trudny zawód, naprawdę, i nastrój pokoju nauczycielskiego też jest potworny. To wróćmy jeszcze na moment do studiów. Pani uwielbiała czytać, pani uwielbiała pisać. Tak się zastanawiam, bo pani w swojej książce wspomina, że zazdrościła Piotrowi Skrzyneckiemu tego życia na studiach. Jak wyglądało życie studentki polonistyki, ale nie chodzi mi na studiach, tylko w akademiku albo poza? Znaczy ja mieszkałam w domu i to było nieszczęście, bo chciałam oczywiście mieszkać w akademiku, bo w akademiku było prawdziwe życie, dlatego że tam był klub studencki, koleżanki i koledzy. Wtedy jeszcze były domy męskie i żeńskie, więc to się tak nie mieszało jak teraz. Ale tam po prostu, no, oni byli razem, a ja zawsze byłam oddzielnie, wracałam do domu, oni wracali, spotykali się, pili wino, grali w brydża, bo wtedy się całe noce grało w brydża. Także to było zupełnie co innego. Ja się czułam taka osamotniona trochę. Mniej osamotniona byłam z tego powodu, że jak oni głodowali, to moja mama piekła im placki ziemniaczane, prawda? I oni przychodzili do mnie do domu na te placki ziemniaczane, bo to było takie podstawowe pożywienie. Ale potem pojechałam do Warszawy i mieszkałam w akademiku i to już nie było takie cudowne, także... Ale... Klimat takiego Żaczka wtedy w Krakowie, wielkiego domu studenckiego, no, był takim czymś, czego ja zazdrościłam moim kolegom. Kraków czy Warszawa? Kraków, zawsze Kraków. No właśnie. Za pierwszym razem na upragnione dziennikarstwo pani się nie dostała i przez rok, jeśli dobrze... Pracowałam pod Jaszczurami. Barmanka. Byłam zamożną kobietą. Z napiwków? Nie. Jest pewna tajemnica, której nie zgłębiłam. Ja pracowałam otwierając dużą
liczbę butelek wina dziennie. Miałam taki fajny biceps, bo były korkociągi, tak już się brało butelkę między kolana i tak się wyciągało. I tak kilkadziesiąt tych butelek otwierałam i do końca mojej pracy nie zgłębiłam, dlaczego z butelki, z których powinno wychodzić 7,5 tak zwanej lampki, czyli to były setki, a kieliszki były znaczone, nie tak jak teraz, że tam nalewają nie wiadomo ile, wychodziło 8. I to była moja superata. Więc jeżeli tę moją superatę, czyli pół tego, a 7,60 chyba kosztowała Rieslinga takiego, to wina były, to był głównie Riesling badaczony albo Agri Bicaver czerwone, bo to taki mieliśmy wtedy wybór win. Potem się pojawiło greckie rodzynkowe Samosz i to było wielkie święto. No to jeżeli to przeliczyć, to to były te moje superaty. Kupiłam sobie futro z królików wtedy od razu i dywan ze sznurka do domu i miałam takie poczucie, że jestem strasznie zamożną kobietą. A w tym zawodzie można zarobić, który pani teraz uprawia? Coraz trudniej. Kiedyś było łatwiej. Na początku lat 90. Ja miałam to szczęście, że zaczęłam zajmować się polityką i miałam już takie wyrobione nazwisko w momencie, kiedy prywatyzowano prasę. To była jedna z pierwszych, największych prywatyzacji. Uważam, że do dziś niezbadana. Też uważam, że być może był to jeden z większych przekrętów. Prywatyzacja, znaczy rozbijanie tego PZPR-owskiego koncernu RSW Prasa Książka Ruch. Ale co sprawiło, że rynek nas wycenił? Że my po prostu, nie tylko, że nas wyceniała komisja likwidacyjna i sprzedawała, chociaż właściwie było to rozdawnictwo polityczne tytuły, ale po prostu nazwiska zaczęły mieć wartość. I już jak zaczynałam pracować potem w życiu Warszawy czy w polityce, to mniej więcej było wiadomo, ile ja jestem warta. W tej chwili natomiast zaczyna się dramat w dziennikarstwie i to jest taki mój, muszę powiedzieć, wielki ból, dlatego że ja uczę w Kolegium Civitas i na Uniwersytecie Jagiellońskim mam semestr zajęć. Jest mi tak potwornie żal tych młodych ludzi, których uczę tego dziennikarstwa z taką pełną świadomością, że najprawdopodobniej nie znajdą pracy i będą się musieli przekwalifikowywać, ponieważ studia dziennikarskie rozdęto ponad miarę. Wszędzie jest w tej chwili dziennikarstwo, byle jakie, niczego nie uczące, bo to bardzo trudno jest tego nauczyć. I ja piszę te listy polecające do różnych naczelnych, moich kolegów, nie kolegów. I mam taką świadomość, że jeżeli jedna protekcja, przepraszam, że użyję tego słowa, na 10 zadziała, to i tak będzie cud. Udało mi się, że w polityce pracuje jedna moja była studentka z Krakowa, która zresztą nie zawdzięcza to mnie, zawdzięcza to sobie. To była moja najlepsza studentka. Przyszła na praktykę, sprawdziła się, została. W tej chwili druga studentka jest na praktyce, zdolna dziewczyna. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Ale w tej chwili to jest zawód szalenie trudny. W ogóle, żeby pójść na staż, trzeba zapłacić. No to jest w tych dużych firmach typu TVN 24, coś to oni płacą, żeby pójść na staż. No bardzo są naprawdę, to jest rynek nasycony. Ten rynek był otwarty gdzieś tak w latach 90., a w tej chwili dziennikarzy się zwalnia. A nie przyjmuje, bo wszyscy redukują koszty, bo też mają świadomość, że prasa papierowa zamiera, że właściwie wszystko przechodzi w tej chwili na nośniki cyfrowe, że dzienniki właściwie padają, może tygodniki dłużej przetrwają. Jesteśmy w takim okresie takiej wielkiej rewolucji i nie wiemy, czym ona się skończy. Pani Janino, a boli panią głupota w dziennikarstwie, bo dziennikarze bardzo często uderzają w polityków, natomiast no bije do tego, co było wczoraj. Nie wiem, czy wiecie, ale pewnie wiecie, że mamy 2 złote medale na igrzyskach. Tak. Mieliśmy szansę na... Tak, brawo Tomasz Majewski, brawo. Tak. Była szansa na medal Konrad Czerniak. Płynął, zajął 8 miejsce. To był bodajże 100 metrów stylem modulkowym. Jego korona konkurencja. Po tym wyścigu dziennikarz zadaje mu masę pytań. Ten biedny Konrad
Straszne to było, widziałam to. Widziała to pani, ten biedny Konrad. Ja to oglądałam wczoraj wieczorem. Znaczy powiem tak, że to co ja oglądałam wczoraj, oglądając tutaj po przyjeździe to studio telewizyjne polskiej telewizji, to było coś porażającego. Siedzi grono zadowolonych z siebie ludzi, którzy nie mówią nic więcej, tylko mówią o Polakach i powtarzają to samo. Bo nic więcej nie mają do powiedzenia, rzeczywiście fantastyczny Majewski, pokazują te wszystkie rzuty, nie mówią nic więcej, nie mówią co się dzieje na stadionie w innych konkurencjach. Potem jest ten Konrad Czerniak, który miał być, dziennikarz go pyta 100 razy, on widać, że chłopak jest kompletnie zagubiony, że nie wie co się stało i mówi nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dziennikarz zadaje idiotycznie po raz 10 to samo pytanie, no ale co pan czuł, ale ze stylem nie wyszło, nie no wyszło, no wszystko było w porządku, po prostu ani i dałby mu spokój, ale i potem czekam, kto wygrał. Chciałabym się dowiedzieć, kto wygrał ten wyścig, no bo kto zdobył ten złoty medal w tym wyścigu. Kompletnie nieważne. Zero informacji. Tylko, nie wiem, no chyba ze 3-4 minuty, co w czasie telewizyjnym jest strasznie długo, męczenie tego zdezorientowanego chłopaka, bo widać, że on jest kompletnie oszołomiony, że on naprawdę nie wie, co się stało. No, może to jest... Ja nie wiem, co to dziennikarstwo miało obnażyć. Moim zdaniem nic. Moim zdaniem to po prostu dziennikarz się chciał popisać, że zada, nie wiem, swoje 10 ostrych pytań, prawda? Bo mamy taką manierę, że nieważne, co nam odpowie nasz rozmówca, ważne jest to, czy my zadamy te nasze 10-20 przygotowanych pytań. A tu było przygotowane 3 pytania, te same, ale był czas telewizyjny do wypełnienia. No naprawdę, słuchajcie, takie dziadostwo profesjonalne i w ogóle taki prowincjonalizm tej polskiej telewizji nie do zniesienia. Widzimy tylko siebie, tylko polskich zawodników, nic innego. Tak jakby ta olimpiada nie była dla świata, tak jak my byśmy byli za ściankiem, w którym nic nikogo nie interesuje, tylko nasi zawodnicy. No to jest naprawdę nie do zniesienia momentami. A wiecie jak... Pamięta pani jedno z pytań, wyobraźcie sobie, jedno z pytań brzmiało tak. Konrad Czerniak, który przypłynął na ostatnim 8 miejscu. Dziennikarz zadaje bodajże 8 pytanie. To znaczy, że twoi rywale byli szybsi? No. Pani Janino, albo co czułeś, kiedy wbiegałeś na metę? Złoto. To co on mógł do cholery czuć? Nic, no co? Nie czułem, nie, nic na... nie czułem. Nic nie czułem, byłem nieprzytomny wtedy, bo to jest nieprzytomny człowiek. No przecież każdy, kto mniej więcej trochę się orientuje, coś przeczytał, coś słyszał, to wie, że on nic nie czuje, bo on jest nieprzytomny, bo w momencie, kiedy on biega na metę, to on nic nie wie, co się z nim dzieje. Widać, jacy ci ludzie są oszołomieni. Przecież on musi dojść do siebie. No. To tam już nie pamiętam, ten zdobywca w ciężarach, prawda? Pan Zieliński, który zdobył ten złoty medal w tych ciężarach, też to oglądałam. To przecież widać, że ten człowiek schodzi ciężko zamroczony z tego podestu. On zresztą był taki dosyć, ja potem oglądałam wywiad z nim i on był taki bardzo szczery. Zresztą było widać nawet w czasie dekoracji, że on jeszcze nie panuje nad ruchami. Miał jakąś taką nadpobudliwość ruchową, coś robił, ten medal całował w czasie tego hymnu i potem on mówi coś takiego, odpowiada wreszcie na któreś tam pytanie dziennikarza i mówi, ja jeszcze nie wiem, co jest. Ja sobie tego nie uświadomiłem. Wrócę do Polski, to może sobie uświadomię. No tak to jest. A widziała pani dwie kajakarki? Te biedne... Nie, tego nie, bo jechałam tutaj. Słuchajcie, jedna z nich miała blokadę, bo ją bolał kręgosłup. Tuż po dekoracji ona była potwornie zmęczona. Kładzie się. Pokażmy to, jaka ona jest zmęczona. No i rzeczywiście ten kamerzysta pokazuje tę biedną dziewczynę. Tak? To w takim razie, jak ty nie możesz, to ja z tą drugą kajakarką. No, w którą stronę to idzie, pani Janino? W złą stronę idzie. Słuchajcie, naprawdę, to idzie trochę w złą stronę. To
dziennikarstwo. Znaczy ja rozumiem, że teraz wszystkim muszą rządzić emocje. Ja rozumiem, bez emocji nie ma polityki. Bez emocji was by tutaj nie było. Bez emocji mnie by nie było na tej scenie. Bez emocji ja bym nie była dziennikarzem, prawda? Bo to no, w każdym nas są te emocje i one muszą być. Natomiast to jest wszystko bezrefleksyjne w tej chwili i to... Znaczy, liczy się to, że ma być widowisko, w którym coraz mniej ważny jest człowiek, jego jakieś osobiste uczucia, przeżywanie, to, że człowiekowi trzeba dać jakiś moment odpoczynku. No po prostu w tej chwili wszystko musi być na żywo, natychmiast. Ja nieraz rozmawiam z moimi młodszymi koleżankami czy kolegami i oni mi mówią, słuchaj, ale tego od nas wymaga wydawca, my to musimy robić, bo ludzie to lubią. Bo też jest tak, że ja myślę, że w tej chwili już wszystko na ekranie można, prawda, pokazać i nie, pewno ja pamiętam, jak wszedł film, taki bardzo słynny film Harakiri, to była jeszcze taka słynna epoka szkoły filmowej japońskiej, a to jeszcze był Kurosawa i inni. I w tym filmie Harakiri była scena niewiarygodna, jak na tamte czasy, a mianowicie bohater popełniał harakiri i to było mniej więcej pokazane, nie krwawo, ale na jego twarzy było to całe cierpienie i było to, jak on ten miecz bierze tak i potem ciągnie do góry. To była scena, która trwała chyba z 15 minut i to było psychicznie nie do wytrzymania w kinie. To było psychicznie... Dzisiaj to nic nie jest. Dzisiaj takie sceny produkujemy na pęczki, prawda? A oglądamy bez zmrużenia okiem i mamy w ogóle wrażenie, że nic się nie dzieje, prawda? Oczywiście ważny jest też ten cały kontekst filmu. Ważna jest ta emocja, która jest w nas wcześniej, ale... To już nie jest cenny. Wtedy ostrzegano, nie idź na ten film, jeżeli nie jesteś odporna psychicznie, bo tego nie zniesiesz. Ja pamiętam, że tak przez zmrużone oczy patrzyłam początkowo, czy zniosę, prawda, czy nawet zamykałam tam w oczy w jakich momentach, a dzisiaj... Wszystko można, no wszystko jest na sprzedaż. Wajda nakręcił taki film, dzisiaj już jest wszystko na pokaz. Może tak musi być, może nie należy się temu sprzeciwiać, może jakiś odwrót nastąpi, ale w dziennikarstwie, bo tutaj ja chcę oceniać, bo tam w rozrywce, w innych dziedzinach nie czuję się kompetentna. Moim zdaniem idzie to w złym kierunku, dlatego, bo ja jednak uważam, że rolą dziennikarstwa jest przede wszystkim informowanie. I to, no jeżeli ja słyszę tą rozmowę z tym Czerniakiem. Dobrze, że pan o tym powiedział, bo ja byłam wczoraj wstrząśnięta, słuchajcie, tym. Ale ja się nie dowiaduję, kto wygrał. Kto zajął Michael jakim... Phelps. Phelps. No tak myślałam, że on wygra, bo wszystko na to wskazywało, bo oglądałam te półfinały dzień wcześniej. Ale no, jeżeli my tego nie podajemy, jeżeli nie podajemy podstawowych informacji, a zajmujemy się głupotami, no to potem jesteśmy niedoinformowani, odrzucamy politykę, odrzucamy spory fragment rzeczywistości nas otaczającej, nie tylko politycznej, także ekonomicznej. Tak, no i w związku z tym jest problem. No ale może coś się, słuchajcie, może się oburzymy na coś albo co wreszcie. Może się wreszcie na coś oburzymy, nie tylko na akta. A Świstak siedzi i zawija. Pani Janino, kiedy z aktorstwem się nie udało, pani miała dwa marzenia. Mieć zawód taki, w którym nie trzeba będzie rano wstawać do roboty. A no i chciała być pani liczącą się dziennikarką. No tak, i poszłam do pierwszej pracy, gdzie wstawałam na 6 rano, bo poszłam do popołudniówki, która się zaczynała o 6 rano, o 7 robić, no. A dziennikarką jestem już znaczącą chyba. Nie odmówi pan tego, nie? Niech docenią młodzi ludzie. To mi się sprawdziło. Pani Janino, jako że czas nas goni, już za chwilę młodzi ludzie będą zadawać pytanie. Bardzo proszę. Słucham? Proszę. Tak, już za moment. Ja chciałem zupełnie z innej beczki, jeśli pani pozwoli, bo ja czytałem wiele wywiadów z panią i także tę książkę, o której wspominałem. Zapytam. Jerzy Zimowski, bo tak mi się wydaje... Jerzy Zimowski, pan Jerzy... To mój mąż. To tak mi się wydaje, że to fantastyczny facet był. Był. 15 sierpnia minęły
minie 5 lat, jak zmarł w Odessie. Tak, ja miałam rzeczywiście wyjątkowe szczęście. To był taki facet, który by tutaj przyjeżdżał co rok na Woodstock, nie? I słuchał tych zespołów, których ja już nie rozumiem. Bo ja jestem wychowana na operze, na filharmonii, na nieco innej muzyce. On chodził do filharmonii, ale jednocześnie tu by się czuł znakomicie, bo tego wszystkiego słuchał i to było jego życie. No ale trudno. Takie życie. Już za chwilę możecie ustawiać się w kolejce. Pani Janino, pani miała swoje marzenia, ja mam swoje marzenie, bo my czasem w Akademii Sztuk Przepięknych robimy różne przedziwne rzeczy. W ubiegłym roku Titus Tomasz Pukacki, zna pani? Lider Acid Drinkers. A tak, no to właśnie. Powinnam znać. Tak. Tak, to on czytał bajkę dla dzieci. A ja sobie pomyślałem, że w tym roku, nawet się przygotowałem, skoro pani chciała być aktorką, a ja powiem, że również, to może razem byśmy coś zagrali. Proszę bardzo. Co gramy? Proszę bardzo. To jest fragment Romea i Julii. To dla mnie w moim wieku fantastyczne, nie? A co ja na Romea wyglądam? Dziękuję. Dziękuję. To jest scena, żeby was wprowadzić odpowiednio, to jest scena, kiedy... To nie będzie od razu balkonowa, nie. To jest scena, kiedy Romeo poznaje Julię, oni sobie tańczą, a my oczywiście tańczyć nie będziemy. Wyobraźmy sobie, że to jest tak zwane naczytywanie tekstu. Tak. Jak to zwykle bywa na próbach. Ja zaczynam, Romeo do Julii. Na siedząco to robimy? Możemy na siedząco. A, dobrze. Lepiej byśmy na stojąco robili, nie? Szkoda, że nie balkonowa, bo musiałabym stać na stole, nie? Dobra, lecimy. Pierwszą znam na pamięć. To będę patrzył pani w oczy. Jeśli dłoń moja co tę świętość trzyma. No, znana pamięć. Dobra. Bluźni dotknięciem, zuchwalstwo takowe odpokutować usta me gotowe. No i brakuje wiersza. My gotowe pocałowaniem pobożnym pielgrzyma. Jeszcze raz. No dobrze, pani reżyser, jeszcze raz. Jeśli dłoń moja co tę świętość trzyma bluźni dotknięciem, zuchwalstwo takowe odpokutować usta me gotowe pocałowaniem pobożnym pielgrzyma. Mości pielgrzymie, bluźnisz swojej dłoni, która nie grzeszy zdrożnym dotykaniem. Jeśli ujęciem rąk pocałowaniem nikt go ze świętych pielgrzymom nie broni. Nie mają-ż święci ust, tak jak pielgrzymi? Mają ku modłom lub kornej podzięce. Niechże ich usta czynią to, co ręce. Moje się modlą. Przyjmę modły ich. Przyjmij. Niewzruszonymi pozostają święci, choć gwoli modłów niewzbronnej chęci. Ziść więc cel moich, stojąc niewzruszenie i z ust swych moim. Daj wziąć rozgrzeszenie. Didaskalia całuje ją. Całuje ją, całuje mnie. Moje więc teraz obciąża grzech zdjęty. Z mych ust? O, grzechu! Jeszcze niżej. Zbyt pełen ponęty. Tak, niechże go nazad rozgrzeszony zdejmie. Pozwól. Całuję ją znowu. Kurczę, pocałuj w drugi palec, żeby nie było tak samo. Jak z książki całujesz pielgrzymie. Powtórzę, jak z książki całujesz pielgrzymie. Nie wiem, czy to dobrze, że jak z książki, a nie z praktyki, czy nie. Janina Paradowska. Brawo!
Witam. Na początek przepraszam za swój strój, ale to jest taki uniform tutejszy, koncertowy, ale mam A jest pytanie. Dobry. Strój jest tekstylny, jak to teraz mówią o pływakach, nie? Skórzany. Najbardziej skórzany, mnie wzrusza, najbardziej mnie wzrusza, że oni są tekstylni. Jak są goli, to są tekstylni teraz się nazywa. No to się zgadza. Ja mam pytanie. Aż, kurczę, za nisko. Jak pani widzi podział sceny politycznej, ale nie wśród polityków, którzy są no, zwierzętami, tylko wśród dziennikarzy, którzy... przepraszam za głosy. Którzy są... No, mają być niby obiektywnymi opisywaczami, albo też z drugiej strony mają być komentatorami, jakimiś kibicami jakby dla polityków, albo sędziami. Jak pani to widzi? Z jednej strony są te media takie głównego nurtu, z drugiej strony są media, które nazywają siebie opozycyjnymi, czy tam niepokornymi. Jak pani widzi podziały dziennikarzy, ich warsztat i ich poglądy i zachowanie? Powiem panu, że widzę to coraz gorzej. Widzę to coraz gorzej, dlatego że uważam, że wytwarza się taka przepaść, która jest w tej chwili przepaścią nie do przejścia właściwie. Ten podział, znaczy to, że my się różnimy, jest dla mnie czymś normalnym. To, że są dziennikarze o poglądach bardziej liberalnych, to, że są o poglądach prawicowych, to jest normalnie. Dlatego wydajemy różne pisma, pracujemy w różnych gazetach i piszemy komentarze, także filtrując je przez własny światopogląd, przez własne doświadczenie życiowe, czy przez własne poglądy polityczne. Natomiast to, co jest w tej chwili, to jest podział już taki, że nie ma dialogu. Że to są środowiska dziennikarskie, które nie są w stanie nawiązać dialogu. Ja miałam kiedyś takie... Czy ja mogę odpowiadać na stojąco, bo mi się lepiej tak będzie, bo lepiej was będę widziała wtedy. Przepraszam, tam mi świeci to w oczy. Nie, a mianowicie... Kiedyś zadzwonił do mnie Tomasz Sianecki z TVN-u i mówi, że znalazł taką audycję, jakąś tam kropkę na D, Monika Olejnik, gdzie wśród dyskutantów byłam ja, Wilsztań, Ziemkiewicz chyba, czy nie Wilsztań, ale Bozaręba, czy coś takiego. I czy ja sądzę, że jest możliwe powtórzenie takiej audycji? Otóż nie jest możliwe. Nie jest możliwe, ponieważ między nami nie jest możliwy żaden dialog. My przeszliśmy na poziom epitetów, obrzucania się wyzwiskami. Ponadto jakby przeszliśmy na ten typ argumentacji, która nie dopuszcza starcia argumentów. I właściwie polemika ze stroną przeciwną jest bez sensu, dlatego że jeżeli nikt nie przyjmuje żadnego argumentu, i to ja nie mówię tylko na przykład o, nie wiem, o katastrofie smoleńskiej, gdzie wyznawcy zamachu nigdy się nie porozumieją z tymi, którzy uważają, że nie było zamachu, dlatego, bo to już jest kwestia wiary. Bo to już jest kwestia wiary. Ktoś wierzy w to, ktoś wierzy w to i tutaj jakby nie przyjmuje się tego typu argumentów. Natomiast gorzej, że w każdej innej sprawie, także w sprawach ekonomicznych, po prostu ten podział, który jest na scenie politycznej, który przeszedł przez środowisko dziennikarskie, przeszedł strasznie nisko w społeczeństwie. On przeszedł przez rodziny. Podzielił rodziny i myślę, że w najbliższym czasie, znaczy dopóki nie odejdzie pokolenie polityków, którzy są moim zdaniem od 89 roku, gdzie to są takie jeszcze ogromne zaszłości różnych konfliktów, które w tej chwili się skumulowały i wybuchły, bo tutaj niewątpliwie katastrofa smoleńska była takim ogromnym katalizatorem jako ten wstrząs społeczny, to nie ma rozmowy. To nie ma rozmowy, w związku z tym każdy będzie czytał swoje gazety, będzie pisał swoje, a wymiana jakby argumentów jest właśnie na poziomie takim, że ja powiem komuś, że jest głupia, a ten ktoś powie, że ja jestem głupia, prawda? Natomiast nie rozmawiamy o meritum. I to jest bardzo niedobre. No ale nie, chyba taki jest czas, że musimy przez to przejść. Przepraszam, mała dygresja. A propos polityków starego pokolenia, to akurat przed przystankiem, mniej więcej tydzień, robiłem porządki w domu. Znalazłem chyba politykę, albo wprost, sprzed 12 lat, z 2000 roku dokładnie. Był tam mały dział fotoplastikon i jest zdjęcie od tyłu pewnego pana łysego, potężnego i pana trochę siwego z grzywką w okularach.
I podpis. Wiecznie młodzi przywódcy wiecznie młodej partii. Chodzi oczywiście o pana Oleksego, tak, i pana Millera, którzy od 12 lat się nie zmieniają. Znaczy, wie pan, to, że on... Tak, ale to nawet nie jest problem w tym, że tam jest Oleksy czy Miller. Miller jest akurat takim politykiem doświadczonym, ile po prostu ja... Nie, oni są nosicielami. Znaczy, to wyszło ze strony Solidarnościowej niestety. To jest strasznie dla mnie przykre. Ale ten podział wyszedł ze strony Solidarnościowej, bo tak naprawdę najgłębszy podział to jest dzisiaj między Platformą i Prawem i Sprawiedliwością, czyli środowiskami wywodzącymi się z jednego pnia. Bo tam już nikt nie zwraca uwagi. Tam PSL, SLD, one tam przeszły te swoje transformacje. Jednym się to podoba, drugim nie. Natomiast tutaj jakby w tym obozie ten spór, który początkowo był sporem czysto politycznym z 90 roku o sposób wychodzenia z komunizmu, jakby tak niesłychanie się zaostrzył i zaowocował takimi emocjami strasznymi, że gdzieś tutaj leży klucz do rozwiązania tej sytuacji. Dzień dobry, pani redaktor. Ja mam dwa pytania. Pierwsze pytanie to jest o zjawisko takie, które się nazywa infotainment. Ogromna większość naszego społeczeństwa jakby czerpie swoją wiedzę o wydarzeniach politycznych z dzienników od 19, od 19.30 i od jakiegoś czasu obserwuje się, że te dzienniki stają się taką, powiedzmy, papką informacyjną. Dwa pierwsze wydarzenia są, powiedzmy, jako tako merytoryczne, natomiast potem to jest takie poplątanie z pomieszaniem, trochę rozrywki, trochę się pośmiejemy, pożartujemy. Jak pani redaktor na to patrzy? A drugie pytanie jest takie, pani w zeszłym roku została uhonorowana nagrodą Kisiela. Jak pani się czuje? Oczywiście różne osoby były uhonorowane tą nagrodą, na przykład Tomasz Lis. Natomiast pierwszą nagrodę Kisiela Stefan Kisielski przyznał Januszowi Korwinowi-Mikke, a również nagrodą Kisiela został uhonorowany Rafał Ziemkiewicz. Znaczy, ja się dobrze czuję w takim towarzystwie. Ja Korwina-Mikke znam od lat. Ja pracowałam w Życiu Warszawy, kiedy on przychodził z tą swoją teczuszką, oficyną liberałów i sprzedawał nam swoje wydawnictwa. Ja go znam od bardzo wielu lat. To, że dla mnie w tej chwili on jest odjechany i że to jest inna sprawa. Natomiast ja go znam okresu, kiedy te jego liberalne idee były nie w tak skrajnej formie, ale były czymś niesłychanie ożywczym. Ja z Ziemkiewiczem toczyłam niejedną dyskusję w różnych radiostacjach, czy w telewizjach. To jest to, o czym ja mówiłam w poprzednim pytaniu, że myśmy kiedyś mogli usiąść i normalnie rozmawiać. Dzisiaj nie możemy. Dzisiaj jesteśmy na poziomie obrzucania się epitetami. Także mnie nie przeszkadza różnorodność tego towarzystwa. Jest mi bardzo miło, że się w tym towarzystwie znalazłam i rzeczywiście uważam nagrodę Kisiela za jedną z najważniejszych nagród dziennikarskich. Natomiast jeżeli idzie o to pytanie pierwsze, o ten infotainment, myślę, że to jest w jakiś sposób nieuchronne. Ja też sama oglądam 3 dzienniki, jeżeli mam okazję, 3 pierwsze wiadomości i potem przestaję oglądać. I dlatego jestem na przykład słabo wprowadzona w sprawę Madzi, nie ukrywam, prawda? Nie znam wszystkich perypetii matki Madzi i tego, bo po prostu tym nie żyję. Nikt sobie nie zdaje sprawy, znaczy zdają sobie ludzie sprawę, ale nie jest to zjawisko opisane. Co się stało z polskim dziennikarstwem i z polską polityką w momencie, kiedy weszły prawdziwe tabloidy, czyli Fakt przede wszystkim i Ekspres zaczął się upodabniać. To jest zupełnie inny sposób opowiadania o polityce, zupełnie inny sposób opowiadania o życiu, w tym także o życiu prostego człowieka, o sprawach kryminalnych. To nam zmieniło wszystko. I to jest po prostu taki trend światowy. I myślę, że musi się, a ponieważ myśmy byli w specyficznej sytuacji, ponieważ nigdy nie przeszliśmy przez taki etap, że były media opiniotwórcze, ale jednocześnie była tak zwana prasa brukowa, prawda, żółta, ta gorsza. To było jeszcze tam w okresie międzywojennym. Myśmy od razu
było niby to opiniotwórcze i od razu weszły tabloidy i właściwie przestaną nas rozróżniać, co jest tabloidem, a co jest opiniotwórcze. I w związku z tym wszyscy zaczęli, chcieli być tabloidami, bo to jest proste, bo to się ludziom podoba, ludzie nie lubią czytać długich tekstów. I myślę, że to jest w jakiś sposób nieuchronne i będzie tak, że zostaną tam jakieś tygodniki opinii w ograniczonym nakładzie, a reszta będzie tabloidem. Tak, słucham. Dzień dobry, pani redaktor. Po pierwsze, chciałem zaznaczyć, że jeśli coś przeinaczę lub powiedzmy zupełnie się mylę, to bardzo proszę po pierwsze o wybaczenie, a po drugie o poprawienie mnie. Mianowicie w dniu wczorajszym, przeglądając różne portale internetowe, mignął mi taki cytat z pani, mam nadzieję, że dobrze pamiętam. Odnosiła się pani do powiedzmy nieobyczajnych zachowań, krzyków, gwizdów, które miały miejsce podczas obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Tak. Wówczas powiedziała pani, że taka sytuacja powinna spotkać się z powszechnym potępieniem. Nie wiem, czy cytuję to teraz dosłownie, być może coś przeinaczyłem, jeśli tak, to przepraszam. Czy mógłbym prosić o rozwinięcie tej myśli, to znaczy jak szeroko należy rozumieć tą powszechność? Czy ma być to powszechne potępienie wśród wszelkich sił politycznych od lewa do prawa, czy też należy rozumieć to tak, że powinni po prostu potępić to wszyscy dziennikarze, ludzie kultury, czy też nawet zwykli obywatele? Znaczy, wie pan, rzeczywiście może bym nie była taka pewna, czy ja użyłam określenia powszechne potępienie, bo ja staram się nie przemawiać w imieniu narodu i mówić tego typu, że powszechne. Natomiast ja rzeczywiście... Też ja słabo się nadaję do komentowania tego, co się dzieje w Warszawie i może na ten temat się wypowiadam. Dlatego, bo intensywność przeżycia Powstania Warszawskiego w Warszawie jest zupełnie inna, aniżeli na przykład w Krakowie. Ja przyjeżdżając do Warszawy uczyłam się właściwie Powstania, bo w Krakowie to było wydarzenie nieistniejące. I zresztą w Polsce w dalszym ciągu to Powstanie jeszcze tak nie żyje, jak ono intensywnie żyje w Warszawie. Ja uważam, że to, co się dzieje od kilku lat na Powązkach, jest czystym skandalem i że być może ma rację Norman Davis, kiedy mówi, że powinno się te oficjalne obchody wygaszać. Dlatego, bo one przy tej ostrości politycznego sporu stają się jeszcze jednym elementem politycznego sporu, a nie oddaniem hołdu powstańcom. I jest bardzo dużo innych okazji, bo to jest jedyny moment, czyli godzina W pod pomnikiem na Powązkach. I, bo jest mnóstwo innych imprez. No jeszcze w tym roku to Hanna Gronkiewicz-Waltz dodatkowo w innym miejscu krzyczano tam raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę. No ale to już jest bez sensu kompletnie wszystko. I myślę, że być może jest tak, że rzeczywiście te oficjalne obchody, jeżeli jest taki podział ostry polityczny, to należałoby z nimi skończyć. Ja rozmawiałam z posłem Pawłem Kowalem, który był na Powązkach z córką i mówi, że tam pewien błąd robią też rządzący, że ten kordon oddzielający rządzących od opozycji tych jest zbyt duży. Ale moim zdaniem, bez względu na to, jaki jest kordon, to po prostu przy tym typie emocji politycznej, która dzisiaj rządzi, zawsze znajdzie się grupa ludzi, która będzie demonstrować, bo tam będzie Macierewicza, będzie klaskać na cześć Macierewicza, będzie buczeć na Bartoszewskiego. Natomiast w związku z tym ja uważam, że najbardziej autentyczne, to wstyd może powiedzieć, były obchody, które się odbywały za komuny. Ponieważ ja się uczyłam Powstania Warszawskiego w Warszawie, w gronie powstańców, bo pracowałam w Kurierze Polskim, gazecie, która została właściwie założona przez powstańców, którzy wychodzili z więzień. To byli z batalionu Zośki, z Parasola, z Żywiciela,
To byli także ludzie od Ponurego z Gór Świętokrzyskich, bo ci ludzie wychodziliby, Kazimierz Moczarski był moim redakcyjnym kolegą przecież. Także ja w Warszawę i w klimat Powstania Warszawskiego wchodziłam w gronie tych ludzi i chodziłam z nimi każdego 1 sierpnia na Powązki. Muszę powiedzieć, że ten typ emocji i taki sposób przeżycia, jaki był wtedy, kiedy nie było żadnych oficjalnych obchodów. Nikt nie utrudniał chodzenia. To nieprawda, że ktoś utrudniał wstęp na Powązki. Wszyscy mogli chodzić, ale szli z autentycznej potrzeby. Ta cała Warszawa szła z autentycznej potrzeby, śpiewali sobie tam piosenki, nie było żadnej organizacji. I ja myślę, że tego klimatu, potem poszłam chyba 2 albo 3 lata temu, kiedy już były oficjalne obchody i miałam zepsute tamto wspomnienie, bo to już jak każda ceremonia państwowa robi się mało autentyczne. Autentyczne jest wtedy, kiedy chcą to wykreować ludzie i oni to wtedy kreowali. Dlatego autentyczne jest to, co się dzieje przed południem na Powązkach, bo mnóstwo ludzi, łącznie zresztą z prezydentem, który tutaj był, który też na grobie swojej rodziny, czyli generała Bora Komorowskiego, składał kwiaty w rodzinnym gronie o 9:00. Nie było go o tej 17:00, bo ta godzina 17:00 stała się prawie na Powązkach, nie w Warszawie, bo już w Warszawie ludzie się zatrzymują, ruch się zatrzymuje, ale właściwie stała się przekleństwem tych obchodów. Jeszcze jedno pytanie. Dzień dobry, pani redaktor. Po pierwsze, chciałbym bardzo podziękować za program cotygodniowy w Radiu Tok FM. Jest świetnie prowadzony. Dzięki. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Ubolewam. Cała przyjemność po mojej stronie. Jak ktoś słucha, to radość. Dzięki. Ubolewam nad tym, że nie jest to radio ogólnopolskie i więcej ludzi nie może dotrzeć do chyba teraz jednego z najbardziej obiektywnych mediów, jakie są. A moje pytanie jest, powiedziała pani, że relacje z różnych wydarzeń są coraz bardziej płaskie. Jeśli klikniemy gdzieś w internecie, to artykuł ma góra 1 lub 2 akapity. Zdarzają się błędy ortograficzne, a z drugiej strony mówi pani, że jest nadprodukcja dziennikarzy. Wydawałoby się, że jeśli mamy nadprodukcję, to powinny być wyławiane perełki i poziom dziennikarstwa powinien być coraz lepszy. Czy gdzieś jest ten punkt przegięcia, w którym dziennikarstwo i jego poziom zacznie iść w górę, czy raczej będziemy mieli do czynienia z tabloidyzacją mediów i to już się nie zmieni? Myślę, że będziemy mieli do czynienia z tabloidyzacją i że będzie tak, jak mówiłam, że będzie jakaś tam grupa, nie wiem, bardziej opiniotwórczych, ale dla wąskiego grona. Mnie jeden ze studentów powiedział, pani redaktor, mówi, tę politykę to wy za chwilę będziecie wydawać tam, nie wiem, sprzedawać będziecie 30, jak 50 tysięcy egzemplarzy uda się wam sprzedać. No my to będziemy czytać na tabletach, a reszta to w ogóle nie będzie czytać, bo rzeczywiście w tej chwili już coraz więcej ludzi zaczyna czytać na tabletach. Ja na razie nie widzę takich możliwości, żeby był taki punkt przecięcia, żeby jakby jakość mogła się zmienić na lepsze. Myślę, że jeszcze przez jakiś czas będziemy się osuwać, bo jesteśmy w takim czasie, kiedy wszyscy próbują różnych rzeczy, a może będziemy pisać prościej, a może krócej, a może tylko sylwetki, a może to. Jest taka nerwowość i taki czas nie sprzyja ustalaniu standardów. Dzień dobry. Ja planowo za rok kończę studia licencjackie w Toruniu z dziennikarstwa. Przez całe studia staram się jakoś spełniać też praktycznie. I skoro mówiła pani o protekcji, moglibyśmy się wymienić numerami telefonów? Proszę bardzo. Znaczy, mój numer telefonu nie jest jakoś tam zastrzeżony, on jest publiczny, ale j.paradowska@polityka.pl. To jest bardzo nowocześnie. Dobrze, zapamiętam. Pani Janino, dla wszystkich dostępny, proszę bardzo. Pani Janino, zbliża się 14:45, tak, a polskie koleje państwowe raczej się nie spóźniają. Niestety. Dzień dobry. To co, dajemy jeszcze szansę? Możemy jeszcze zadać jedno pytanie, czy... Ale króciutkie, bo muszę lecieć, bo kapitan Wrona nie odleci.
No. No panie nie, pociąg, nie, mamy pociąg, przepraszam, ale przy ja tej jestem... presji, przy tej presji czuję się naciśnięty. Pani popularyzuje taką tezę, że mamy bardzo głęboki podział polityczny pomiędzy informacjami z tego pnia. Nie, ja ją opisuję. Ale czy pani mogłaby mi, prostemu człowiekowi, wytłumaczyć, na czym ten podział dokładnie polega, pomijając mityczne smoki i smoleńskie... Zupełnie inne wizje Polski. Konkretne... Zupełnie inne wizje. Czy chodzi tylko o stołki, czy nie? My to... Nie, to nie chodzi o stołki. W tym podziale chodzi o zupełnie inne wizje Polski. Prawo i Sprawiedliwość, jednak ten projekt tej Czwartej Rzeczpospolitej jest zupełnie inną. To zresztą widać, z czym ludzie utożsamiają w tych badaniach. Partia, Platforma promodernizacyjna, tradycyjne wartości PiS. I tak biegnie podział na te, między tymi Polskami, niestety. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszam do ostatniego podczas tego przystanku Woodstock 100 lat. Pani Janino, dobry support dzisiaj był, tak jak tutaj mówiliśmy. To będzie ostatnie 100 lat, bo to jest ostatni gość ASP podczas tego przystanku Woodstock. I myślę, że dla ostatniego gościa musi pójść takie 100 lat, którego jeszcze tu nie było. Jesteście gotowi? No to... 100 lat, 100 lat. Głośniej! Gość ASP. Bardzo wam dziękuję. Prawie się rozpłakałam. Na starość się więcej wzruszam. Pani Janino, ostatnie pozdrowienia. Może pani kogoś pozdrowić? Ja was pozdrawiam. Ja was pozdrawiam. Bardzo wszystkich. Proszę, pozdrowienia dla was. Pani Janino, zapraszam. Spotykajcie się tutaj, bo jest cudownie i fajnie. I wszystkim i każdemu z osobna powodzenia. Czasy podobno idą trudne. Kurczę, blade, żeby ci młodzi ludzie wzięli sprawy w swoje ręce i coś zrobili. Tego życzę. Dziękujemy jeszcze raz. Dziękuję.